moja praca dotyczyła badań nad osobami, które są chore bądź są narażone na zachorowanie na choroby neurodegeneracyjne, głównie Alzheimera, za pośrednictwem rzeczywistości wirtualnej. Jednym z podstawowych założeń mojego projektu było to, żeby stworzyć w rzeczywistości wirtualnej przestrzeń, która jak najbardziej odpowiada warunkom rzeczywistym. To, co zrobiłam, to zmapowałam przestrzeń. Środowisko, które stworzyłam, było przeniesione do programu Unity i następnie była w nim zrobiona aplikacja, która umożliwia wykorzystanie jej na headsetcie, jakim jest Oculus Quest. To, co było dla mnie bardzo dużą motywacją podczas pracy nad tym projektem, to to, że z założenia nie miał on być zakończony całkowicie w momencie obrony, nie miał trafić do szuflady bądź tylko do portfolio. Planuję pracę w celu doskonalenia tego projektu, żeby można było go implementować na większą skalę. Planowane są badania właśnie z wykorzystaniem tej aplikacji na osobach z chorobą Alzheimera bądź z innymi rodzajami demencji. I to, co jest takim dalekosiężnym planem, idealnym zastosowaniem takiego narzędzia, to to, żeby stworzyć uniwersalny system do badań przesiewowych. To, co umożliwiałaby taka aplikacja, to to, że mogłoby być badane przez założenie headsetu i później sczytywanie danych z tego, jak sobie radzą. Umożliwiałoby to przesianie pacjentów, którzy wymagają dalszej diagnozy w kierunku choroby Alzheimera, od tych, którzy są kognitywnie sprawni. Moim zdaniem sztuka nowych mediów i nowe technologie powinny być używane nie tylko w celach ekspresji artystycznej albo w celach rozrywkowych, ale po to, żeby adresować problemy współczesnego świata. Jednym z takich problemów, który stanie się bardzo dotkliwy w ciągu najbliższej dekady, dwóch bądź trzech, jest starzenie się demograficzne. A jedną z najczęstszych, najpopularniejszych chorób wieku podeszłego jest właśnie demencja, która jest spowodowana głównie przez chorobę Alzheimera. Chciałabym bardzo podziękować promotorom mojej pracy magisterskiej, mianowicie promotorowi głównemu artystycznemu, czyli doktorowi Krzysztofowi Kalinowskiemu, promotorowi technicznemu, czyli Marcinowi Wichrowskiemu oraz promotorowi części teoretycznej, którym był dr Mateusz Chochol. Chciałabym też podziękować całej ekipie XR Labu PJATK, głównie doktorowi Wiesławowi Kopciowi, a także Rafałowi Masłykowi, który ogromnie pomógł mi z niektórymi kwestiami technicznymi mojego projektu. Chciałabym też bardzo podziękować dr Monice Kornackiej z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS, bez której powstanie tego projektu byłoby niemożliwe.